drogie, cudowne, ukochane kobiety, kandydatki na szczęściary. Te, które marzą, żeby spotkać cudownego faceta, nawet nie księcia z bajki, ale prawdomównego, który marzy o tym, by założyć wspaniały związek małżeński. Jeżeli należysz do jednej z tych, która marzy o tym, aby spotkać faceta, który ci się oświadczy, padnie na kolana i poprosi cię o rękę, nogę, serce i całą resztę też, bo tej reszcie też przecież marzy, to cię informuję, jeżeli spotykasz faceta i ten na dzień dobry, na pierwszej, drugiej albo trzeciej randce zdradzi ci w wielkiej tajemnicy, że on marzy o tym, żeby mieć żonę i że on żyje każdym dniem z taką myślą, budzi się każdego dnia, że może tego dnia pozna żonę, cudowną kobietę, która będzie mu tworzyła ognisko domowe. I on jak spotyka ciebie, to on ma nadzieję, że ty nią będziesz. Jeżeli spotkasz takiego faceta, a nie jest to bardzo trudne, ponieważ większość facetów tak mówi. Czemu? No bo żeby poderwać kobietę. Żeby poderwać kobietę, to wystarczy jej powiedzieć, że się szuka żony, że się marzy o tym, żeby stworzyć związek małżeński, mieć domek z ogródkiem, czyli po prostu facet mówi to wszystko, o czym marzy kobieta. Facet kobiecie zdradza jej marzenia po to, żeby ona uwierzyła, że trafiła właśnie na tego, którego szukała od lat. I kochane, drogie, cudowne, wspaniałe kobiety, jeżeli spotykacie faceta, który mówi, że marzy o tym, żeby wejść w trwały związek małżeński, to na 99,99% jest to najzwyklejszy podrywacz. Czemu? Bo on mówi to, co ty chcesz usłyszeć, ale nie mówi tego, o czym myśli. Czemu? Bo gdyby powiedział to, o czym myśli, prawdopodobnie by ciebie nie poderwał, bo ty tego nie chcesz słyszeć. I działa to oczywiście w drugą stronę, ale nie w tym filmiku. W tym filmiku chcę wam, drogie panie, uzmysłowić, że jeżeli facet mówi coś takiego, że wam wpierw ten dech zabiera, a potem się pojawiają motylki w brzuszku, to znaczy, że trafiły się na super podrywacza. I życzę wam powodzenia, ale na pewno nie trafi wam się powodzenie, jeżeli będziecie wierzyć w to, co ten facet gada. Bo to, co on gada, to mówi, chodź niunia, chodź gołąbeczku, chodź bezmózgowcu, do łóżeczka. Tak to właśnie to znaczy.